Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Panie trenerze, zacznę od gratulacji, bo zawsze trzy punkty to gratulacje się należą. Tak to spotkanie wyglądało, jak trener sobie zakładał przed meczem? Czy tak sobie zakładałem, to nie wiem i na pewno nie do końca, bo na pewno znajdziemy parę mankamentów, które gdzieś tam chcielibyśmy, żeby wyglądało inaczej, ale spodziewałem się takiego spotkania, spodziewałem się tego, że zespół gospodarzy będzie robił wszystko, żeby jak najdłużej nie stracić bramki, że ten korzystny dla nich wynik 0-0, że będzie ich utrzymywał, że tak powiem, przy życiu. Wiedzieliśmy, że jeśli wejdziemy na prowadzenie, szybko poprawimy, bo się gdzieś tam otworzą, tak się stało. Niemniej co, wygraliśmy myślę jak najbardziej zasłużenie, no i dopisujemy te trzy punkty. Trudniejsze przed tym meczem było zachować koncentrację, nie patrzeć w tabelę, uciec gdzieś myślami od tej różnicy punktowej, jaka dzieliła obie drużyny? Nie, tutaj myślę, że nawet gdzieś tam na to nie patrzyliśmy, ale zawsze mecz się zaczyna od 0-0, no, przeciwnik też ma w swoim składzie paru zawodników doświadczonych, do tego dochodzi młodzież ambitna, zaangażowana i tak jak mówię, dopóki pozwolisz, dopóki dajesz przeciwnikowi troszeczkę wiary w to, co robi, no, to niekiedy samemu sobie można stworzyć jakieś problemy. Myśmy nawet mieli taki moment w drugiej połowie, oczywiście jakaś tam przypadkowa strata bramki na 3-1, ale było widać, że te pierwsze 3-4 minuty po tej bramce przeciwnik gdzieś tam mówi, wierzył, że może osiągnąć tutaj coś więcej i gdzieś tam próbowali doprowadzić do jakiejś nerwowej końcówki. Niemniej, tak jak już powiedziałem wcześniej, wygraliśmy na pewno zasłużenie. Na pewno kibice będą się zastanawiali, co z Filipem Żaglem, bo nie było go dzisiaj w kadrze meczowej. Jakby można było jednym zdaniem powiedzieć, jak wygląda jego sytuacja? No Filip, no uraz, no taki jaki jest pełno w sezonie, nas na razie i tak te kontuzje opuszczają. Mam nadzieję, że to nie jest na tyle poważna rzecz, że wystarczy rzeczywiście ten odpoczynek kilkudniowy i po powrocie już w przyszłym tygodniu, że wróci normalnie z nami do pełnego treningu. O Łukasza Januszkę nie pytam, bo zagrał pełne spotkanie, więc widać, że jest w pełni sił. Natomiast jeszcze jest pytanie o Daniela Szczepana, który został zmieniony zaraz po przerwie. To była zmiana taktyczna, czy też tutaj jakieś podyktowana jakimiś problemami zdrowotnymi napastnika? Nie, wszystko jest okej. Myślę, że gdzieś troszeczkę chcieliśmy tam świeżości więcej. Damian nam to gwarantował, że wejdzie, że jest zawodnikiem dynamicznym. Tutaj chcieliśmy właśnie, żeby troszeczkę ruszyć tymi zasiekami obronnymi przeciwnika. Myślę, że nam się to udało. Za tydzień i jeden dzień wielki mecz przy Cichej. Rozumiem, że dzisiaj chwileczkę się pocieszycie tym zwycięstwem z Sokołem, a potem już misja Stal. Czuć gdzieś już, że na horyzoncie to tak bardzo ważne spotkanie? Bardzo ważne, ale no to jest takie samo spotkanie jak wszystkie w tej lidze. Oczywiście, że tak, mecz na szczycie, ale to my sobie na razie na to pracujemy, że na tym szczycie jesteśmy i staramy się robić wszystko, żeby tak było jak najdłużej i żeby tych punktów zdobyć jak najwięcej. Stal, oglądając ich ostatnie spotkanie w Pucharze Polski z Rakowem Częstochowa, na pewno to będzie rywal z najwyższej tej naszej drugoligowej półki i my będziemy musieli zagrać bardzo dobrze, żeby to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Dziękuję panie trenerze, bezpiecznej drogi do Chorzowa. Dziękuję. Z nami jest trener Jarosław Kotos. Panie trenerze, no, długo się udawało wam dotrzymywać kroku Ruchowi, przynajmniej jeżeli chodzi o ten wynik. No, jakby zabrakło kilkudziesięciu sekund, zeszlibyście na przerwę przy wyniku 0-0, a to też pewnie by mental podniosło drużynę, a tak ma trener wrażenie, że troszkę podcięło skrzydła zespołowi? Tak, najgorsze jest to, że to jest kolejny taki mecz. Ostatnio z Puławami też, 44 minuta, rzut wolny, 1-0 do szatni. Pompujemy się, wychodzimy i tak jak dzisiaj 2-0, prawie że samobójcza bramka. Ten sam zawodnik, dlatego powiedziałem im wprost, ja mówię, musimy was rozliczać chłopacy, bo jesteście młodzi, przyszliście się tu uczyć, ale ja cierpię, najbardziej ja cierpię, tak? Więc musicie wiedzieć, że nie po to tutaj dano wam szansę grania w drugiej lidze, żeby takie numery odwalać, tak? Bo to są bramki, no, kuriozum na 2-0 i ten mecz już był, jak to się mówi, zamknięty. I tak było z Puławami, tak było teraz, Olimpia, no tak przegrywamy. Nie jesteśmy aż tacy słabi, jak sami zauważyliście, jak tabela pokazuje. Z nami trzeba się liczyć, no ale te bramki, które się dostaje, ja zawsze marzę, żeby nasza drużyna wyszła na prowadzenie 1-0, 2-0 po takich prezentach od przeciwnika. Niestety to my to robimy, dlatego tabela nie kłamie. Fajnie, że udało się tutaj kibiców trochę ściągnąć. Trzeba im podziękować. Dziękuję wam chłopacy, że tu przyszliście, pokazaliście fajny doping. Oby tak dalej. Nawet jak drużynie będzie źle szło, to też cały czas trzeba ją wspierać, jak nasi kibice też.
nie krzyczą na nas, wiedzą, w jakiej jesteśmy sytuacji, ale nie szukamy alibi, wiemy, jakie jest nasze miejsce w szyku. Wiemy, że druga liga ok, mieliśmy ją w zeszłym roku, bardzo fajną drużynę, bardzo mocną, ale wyszło jak wyszło, mamy zadanie no, tej piłki ostródzkiej, jak to się mówi, brutalnie nie zaorać, tak? Że nawet spadek do trzeciej ligi to nie będzie dramatem, ale my, ja tak zawsze to powiedziałem, jakbyśmy się drugi raz do tej drugiej ligi awansowali, tak? Bo tu były decyzje latem, po odejściu tych głównych sponsorów i mniejszego tu zaangażowania, że spadamy do czwartej ligi, tak jak Bytowia Bytów. No ja tego też nie chciałem, więc się jakoś tu skrzyknęliśmy, ogarnęliśmy, zbudowałem drużynę na telefon. No i tak gramy jak na ten telefon, tak? Bez okresu przygotowawczego, bez sparingu dzisiaj. To była taka drużyna, chyba każdy mecz inny skład, nie? Więc to też może i te rzuty rożne, że nie wiedzą, kto ma wyskoczyć. No ale czasu nie mieliśmy, gramy, na pewno tabela boli, wstydzę się. Ja nigdy takiej serii nie miałem, ale tu sobie zdawałem, że tak będzie. Ale myślę, że nawet jeżeli spadniemy, no to jest dosyć dużo czasu, żeby ludzie, którzy są sercem za tą piłką, no będą mieli tą możliwość zbudowania czegoś porządnego, bo po takich meczach jestem wściekły, ale potem przychodzę do domu i mówię, no słuchaj, no miałeś już drugą ligę, to też była sensacja, że my w niej się znaleźliśmy i nic z tego nie wynikało, tak, więc teraz może ktoś zauważy, że ta druga liga to nie jest takie hop-siup, jak to się mówi, sami dobrze widzicie, podziwiam was, jak te konferencje prasowe wyglądają, jak kibice na stadionie, to jest zupełnie inna bajka. My dzisiaj patrząc na waszą drużynę, na te całe przygotowania, ten cały tydzień, jak żyliście tym meczem, to tak to wziąłem, jakby to był Puchar Polski i gramy dzisiaj z Ekstraklasą, nie? Bo ten poziom wy już złapaliście, drużyna jeszcze nie, bo tak jakbyśmy my mieli w drużynie Foszmańczyka i Janoszkę, to bym się zastanawiał, czy byśmy... No właśnie, przerwę na chwilkę, trenerze, bo chciałem właśnie o to zapytać. To jest półmetek rundy, 10 rywali mieliście. Jakby trener ocenił właśnie zespół Ruchu na tle tych pozostałych rywali, z którymi już mierzyliście się? Czy to jest kandydat do awansu, tak jakby to chcieli kibice, czy jeszcze należy tonować nastroje? No, znacie mnie już trochę, ja zawsze mówię uczciwie i na pewno nie. Na pewno nie, tutaj słyszałem tam wypowiedzi trenera, na pewno drużyna potrzebuje wzmocnień, bo tak jak wspomnieliśmy, i Foszmańczyk, i Janoszka, no nie będą młodsi, a będzie troszeczkę mocniejszy przeciwnik, bardziej kumaty, jakiś czapką nakryją, tam jakiś pressing, to sami widzieliście, że dopóki ci moi chłopacy jako tako to kontrolowali, to był problem, tak? Ale drużyny, które no Stal Rzeszów, tam są już nazwiska, tam już z paru piłkarzy, tak? I Prokicz, i Małecki, to już trzeba uważać, tak? I ta młodzież w pewnym momencie może się pogubić, a nie wiadomo jak zareagują, jak będą przegrywać 0-2, dlatego fajnie, kibice, organizacja to już jest czołówka Ekstraklasy, ale piłkarsko jeszcze nie. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia mimo tych trudnych czasów, które nastały w Ostródzie. Może się uda jeszcze dopóki piłka grze, jak mawia przysłowie. Tak, wszystko jest możliwe, ale w tamtym roku jak awansowaliśmy, to jeszcze z moimi tutaj kolegami, prezesami tego pierwszego Sokoła Ostróda, jak bym to nazywał, to zawsze mówił, Boże, tak wyszliśmy, bo ten nasz awans to nie był taki, jak ja bym sobie tego życzył, bo to była pandemia, przepychanki telewizyjne z Legią Warszawa, więc jakbyśmy tak weszli takimi kuchennymi drzwiami, tak, bo to było przerwanie rozgrywek i jako lider po tej pierwszej rundzie wyszliśmy i też się baliśmy, co ta druga liga, czy nas tutaj nie zaskoczy, czy damy radę, tak, nawet niektórzy sponsorzy, działacze mówią, kurde, ty, jak 7 punktów zdobędziemy, będzie wstyd, tak, ja wiem, chyba aż tak źle nie będzie, poznaliśmy tą drugą ligę, nie było tak źle, nawet gdybyśmy jakieś tam wzmocnienia zimą zrobili, to może i by była szansa nawet powalczyć o pierwszą ligę, ale no decyzje są jakie są i o tych 7 punktach, co moi prezesi mówili wcześniej w tamtym roku, to ja dzisiaj marzę, no ale tak jak pan powiedział, dopóki piłka w grze, my dajemy szansę tym chłopakom, tak, oni takich błędów nie mogą popełniać i myślę, że może paru gdzieś tam coś znajdzie dla siebie, a niektórzy może zostaną potraktowani trochę bardziej ostro i ktoś mi powie, wiesz co, to nie ma sensu, bo ta druga liga ciebie zjada, a niektórzy marzą o Ekstraklasie, więc takie mecze też są im potrzebne. Ja, tak jak powiedziałem, w zeszłym roku mieliśmy tu bramkarza Kasperka Terolskiego, tak, cieszę się, że dzisiaj gra w Rakowie, gra w mecze w Ekstraklasie, więc no, dzięki takiemu Sokołowi Ostróda ci chłopacy mają tą szansę, tak? No, ale muszą ją trochę lepiej wykorzystywać.